Cika Dolina, odcinek czwarty. Pobaw się, synek. A gdzie tata? Tata? Pojechał na zawody. Tęsknię za nim. Wiem. Ale Paryż. Tak, mama? Paryż, jak podrośniesz, też będziesz musiał jeździć na zawody. Naprawdę? Tak. Jesteś koniem takim do skoków, tak jak twój tata. No i do ujeżdżenia. A ty, mamo? O, ja? Ja jestem do konkursów piękności. A wygrywasz? Tak, jestem najpiękniejszą klaczą ostatnio. Chciałabym być kiedyś takim dzikim koniem. Wiesz, jak jeszcze ciebie nie było, to twój tata wymyślił ucieczkę ze stadniny. Naprawdę? Tak. To powiesz? Opowiem? No dobrze. Więc tak. Wszystko się zaczęło, kiedy zginęła gwiazdka. Znasz ją? Tak. Ona właśnie uciekła, bo chciała być dzika. Wtedy swój tatuś ją znalazł. No i... Co? No i co potem? Gwiazdka zbierała wszystkie konie. Ja oczywiście się zgodziłam z nimi, bo to no, jesteśmy parą. Zebrała, no prawie dużo było koni, ale kiedy byliśmy już daleko od stadniny, to oczywiście nasza Kasia nas znalazła. Szybko nas złapała. No tak, ona to umie szybko łapać. Nie, ona szybko biegać, tylko Tiara. Tiara jest bardzo szybkim koniem. No i potem co? No ja się... Tata twój nie zostawił. No i potem Kasia mnie złapała. I potem wszystkie konie się poddały i wszystkie już poszły do Kasi. Ojejku, to musiało być dziwne. Tak. Teraz już tata nie kombinuje uciekać stąd. A coś ci muszę powiedzieć. Będą walentynki. Walentynki? O, tak. Walentynki będą. Super! Mam nadzieję, że coś twój tata mi przywiezie. Może? Mama, a słyszałam, że będzie jakaś impreza walentynkowa. No, tak będzie. Będę się mógł pobawić, w końcu będę mógł zjeść babeczki z sianem. No, jeżeli będą, to tak. To co, idziemy może do innych koni? Tak, chcę się trochę pobawić. Wiem. Chodź. Idziesz, synku? Tak. Dobra. Chcesz się tu pobawić? Tak. To super. Kropla. O, witaj, kropelko. Gdzie są twoje rodzice? Tam gadają. Ale przybiegłam, jak teraz do ciebie parę zobaczyłam, to już musiałam przybiec. Fajnie. Ciociu, koral? Tak. A wiesz, ciociu, że będą walentynki? Tak, ale to dla zakochanych. A dla dzieci? To nie jest dla dzieci. To jest dla zakochanych. Dzień. Nie bój się, jak dorośniesz, to też znajdziesz połówkę serca swojego. Może? A gdzie inni chłopacy? Nie wiem. Niko coś tam chyba robi. Ma zajęcie po prostu. Wicher też jest zajęty. No jedynie ja jestem wolna. No wiem. A ciociu? Tak? Gdzie jest
jak duch. A, pojechał na zawody. Aha. Jak będę duża, to też będę jeździła na zawody. No, chociaż jestem koniem zaprzęgowym. Tak. Mama, co to koń zaprzęgowy? Koń zaprzęgowy to jest taki koń, który wozi na przykład takie wozy albo ora pole, coś, no w tym, no coś takiego. Aha. Czy ja taka będę? No jeżeli będziesz chciała, no to będziesz mogła być. Nie, ja nie. A gdzie? Mamo, nudzę się troszeczkę. Ty się zawsze nudzisz. Wiem. Nie mogę się doczekać tej walentynkowej imprezy. Też się, słuchaj, nie mogę doczekać. No. A dzieci mogą też coś dostać? Właśnie chodzi o to, że nie dostaniecie nic, bo to jest dzień zakochanych. O nie. To pewnie zostanę sama w domu, znaczy w boksie, w stadninie, a mama i tata pójdą na jakąś imprezę. Nie, wszystkie źrebaki idą z rodzicami. Będziecie się mogli wszyscy pobawić. Tak! Nie mogę się doczekać, a ty? Oj, ja też się nie mogę doczekać. Ciekawe jak to będzie. Tak. No. Cześć! Dzień, Gwiazdka! Hej! Co robicie? O czym gadacie? O czym gadacie? A, tak sobie gadamy, po prostu nie mamy co robić. O. Ja teraz szłam coś kupić na walentynki. Gwiazdka, ale przecież ty nie masz chłopaka. Wiem, ale uczestniczę w ozdobieniu tej sali dla imprezy. A, no to już wiem, o co chodzi. Tak, podobno ma być dużo takich serduszek z drewna, takie pomalowane mają być. O, to super. To przynajmniej będziesz miała co robić. My niestety nie będziemy miały co robić. Jak na razie. Ja tak po prostu przyszłam, bo chciałam zobaczyć, co robicie. O, cześć! Hej. O. Przyszła zakochana para. Gwiazdka, nie przesadzaj trochę. To, że nie masz pary, to nie znaczy, że będziesz nas obrażała. Nie obrażam was. Dobra, Wanilia, daj spokój już. Co tam robicie? A. Siedzimy. Idziecie na tą imprezę walentynkową? No jasne, wszystkie konie idą. O, to się robi ciekawie. Wszystkie? Nie wiedziałam. Ja się nie mogę doczekać walentynek. Mam nadzieję, że mi coś kupiłeś. No a ty mi? Co ja? To się kobietom daje coś na walentynki, a nie. Przepraszam bardzo, chłopakom też się coś daje. Nieprawda. Prawda. Nieprawda, prawda. Dobra. Spokój. Uznajmy, że chłopakom i dziewczynom też się coś daje i koniec, kropka. Gwiazdka, ty się nie mieszaj w nasze sprawy. Wanilia, a jakoś ty z kimś się wtrącałaś w moją sprawę? Ale to było dawno. No i co z tego? Dobra, chodźmy już, Wanilia. No dobra. No to pa. Pa. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Pa.